Zabytkowa dzwonnica w Gorajcu koło Lubaczowa ma szansę zamienić się w galerię sztuki. Mieszkańcy wioski zamierzają wzmocnić konstrukcję, uzupełnić brakujące podesty i prezentować w sakralnej przestrzeni m.in. krzyże bruśnieńskie. Zapewniają, że mile widziane będą też prace artystów współczesnych. Dzwonnica mieści się obok jednej z najstarszych i najpiękniejszych cerkwi w Polsce. Dziś modlą się w niej Polacy mieszkający w Gorajcu, zaledwie kilkanaście osób. Przed wojną rozbrzmiewały tu pieśni grecko-katolickie, a oba narody, polski i ukraiński, żyły w zgodzie i solidarnie wspierały się w trudach dnia codziennego. Pierwotna dzwonnica z czasów poświęcenia cerkwi, czyli XVI wieku, została rozebrana w latach 70. minionego stulecia. Ta, w której ma działać galeria sztuki, przywieziona została z Majdanu Sieniawskiego i wymaga remontu. Chcielibyśmy robić tutaj ekspozycje takie regionalne, związane ze sztuką regionalną, czy to kamieniarką, czy też drzeworytem płazowskim, ale też innego rodzaju, na przykład sztuka sakralna, która byłaby tu odpowiednia. Rozmawiałem z panem burmistrzem, zgodził się nam pomóc, da nam materiał na podłogi, na schody i myślę, że do końca roku powinniśmy się uporać z porządkami i od następnego roku myślę, że jakieś wejście i galeria powinna już zacząć działać. Marzeniem mieszkańców Gorajca jest odnalezienie dzwonów z pierwszej nieistniejącej już dzwonnicy. Według przekazów są zakopane w wiosce, prawdopodobnie w jednej ze studni. W czasie wojny Ukraińcy co najmniej trzykrotnie ukrywali dzwony przed Niemcami i Sowietami. Gdyby ktoś znalazł, proszę bardzo, powiesić w tej dzwonnicy, dać sygnał ludziom, że oni się znaleźli. Ich można, żeby odnowić, czy remont zrobić. Dzwonów szuka Zbigniew Bliziński. Nie traci nadziei, bo to dla niego ważna sprawa dla nawiązania lepszych polsko-ukraińskich stosunków. Wiadomo, że są te animozje polsko-ukraińskie jeszcze do dzisiaj. Ale myślę, że za jakiś czas to młodsze pokolenie może troszkę inaczej będzie już parzyć. Tajemnica gorajeckich dzwonów uruchamia wyobraźnię wszystkich, którzy związani są z miejscowością. Dzwony odnajdą się wtedy, kiedy do Gorajca wróci życie, a do Gorajca wraca życie. Dzięki nowej drodze, kanalizacji, wodociągowi i wielu młodym osobom, które tu przyjeżdżają. Teraz najważniejsze, by znalazły się pieniądze na remont dzwonnicy i stworzenie galerii sztuki.